Majer do 1 czerwca 2021 roku odbywa się 20. Ogólnopolski Tydzień Czytania, który w roku bieżącym organizowany jest pod hasłem Lubimy czytać polskich autorów. Z tej okazji klasa druga i trzecia przedstawi polską autorkę Danutę Barlak i zaprosi do posłuchania jej książki Kapelusz Pani Wrony. Kapelusz Pani Wrony. Wiewiórka twierdziła potem, że już od rana miała złe przeczucia. Wiedziałam, że coś się stanie i co? Spełniło się. Co do Joty? Opowiadała ze przejęciem. Dzięciu, który akurat tego dnia był w fatalnym nastroju i wszystkim wszystko miał za złe. Skrzywił się tylko i powiedział, że wiewiórka zawsze ma złe przeczucia. Nie jest zresztą istotne, czy wiewiórka miała złe przeczucia tego dnia, czy nie, bo i tak wszyscy od razu wiedzieli, że wydarzyło się coś nadzwyczajnego, absolutnie wyjątkowego. Na piątkowe spotkanie pod dębem pani Wrona nie dość, że przybyła ze spóźnieniem, to w dodatku bez kapelusza. Pani Wrona bez kapelusza. Niebywałe, pani Wrona nigdy nie pojawia się publicznie bez kapelusza. Nigdy. Miała po temu istotne powody. Jej kapelusz budzał powszechny podziw, a może nawet zazdrość lisica miejscowa elegantka, która nie tylko na specjalne okazje, ale i na co dzień nosiła najwytworniejsze futra w okolicy. Na widok pani Wrony w kapeluszu wysunęła pyszczek i zmrużyła oczy z zachwytu. Potem zawyrokowała. Paryski szyk. Prawdziwy paryski szyk. Od tej chwili pani Wrona praktycznie nie rozstawała się ze swoim kapeluszem. Nawet na proszonej herbatce u sroki nie mogła się bez niego obejść. Nikt nie miał jej tego za złe, bowiem, jak mawiała sroka, zawsze miło jest gościć u siebie panią Wronę i jej kapelusz. Fotografię kapelusza i pani Wronę przy okazji zamieścił lokalny dziennik w rubryce. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Ciebie nazywano szelkę zasługujące na uwagę osobliwości i atrakcji. Bezsprzecznie pani Wrona i jej kapelusz były miejscową atrakcją i już nikt nie umiał sobie wyobrazić panny Wrony bez jej słynnego kapelusza. A jednak w ten piątek pani Wrona zjawiła się bez kapelusza. Zjawiła się, a właściwie wpadła na spotkanie z rozwieszonymi piórkami na głowie, z rozwianymi skrzydłami, zadyszana i wyraźnie wzduszona. Zdołała tylko zawołać. Uprowadzony, porwany, skradziony, po czym opadła na fotel usłużnie postawiony w ostatniej chwili przez uprzejmego borsuka. Zaczerpnęła tłum, przełknęła 3 krople wody ze szklanki, którą podał jej uprzejmie borsuk i dodała tonem wyjaśnienia. Kapelusz, mój kapelusz. I na nowo podniosła lament. Uprowadzony, porwany, skradziony, pod dębem zapanowało poruszenie. Niektórzy próbowali uspokajać panią Wronę. Inni dowiedzieć się od niej czegoś więcej na temat zniknięcia kapelusza. A przy tym wszyscy podekscytowani wymieniali między sobą głośne uwagi. Od czasu wielkiej awantury, gdy sowa oskarżyła łasicę o oszukiwanie przy grze w remika. Nic równie sensacyjnego nie zdarzyło się w okolicy. W całym tym zgiełku i zamieszaniu od czasu do czasu przerywanym dramatycznym okrzykiem pani Wrony. Uprowadzony, porwany, skradziony. Ktoś przytomnie zauważył, że trzeba wezwać Barnabę. Agencja detektywistyczna, Barnaba i spółka zawsze sprawdzała się, gdy ktoś wpadł w tarapaty i potrzebował pomocy. Nie da się ukryć, że pani Wrona była w tarapatach, a przynajmniej jak można się domyśleć, w tarapatach był jej kapelusz. Niedźwiedź Barnaba pojawił się jak zwykle w zielonym berciku, zawiadacko nasuniętym na czoło i z wielkim czarnym notesem pod pachą. Jak to miał w zwyczaju, gdy występował w imieniu agencji Barnaba i spółka. W rzeczywistości Barnaba sam prowadził agencję, a spółka figurowała tylko nazwie. Tak lepiej wygląda na rachunkach,
mawiał Barnaba, no i dodaje powagi filmie. Barnaba machalnie przesunął beretki w lewe ucho i bez zwłoki przystąpił do działania. Jednak pomimo niemałego doświadczenia w zbieraniu informacji do pani Brony, dowiedział się niewiele ponad to, co już mu odpowiedziano. A to już był, a potem już go nie było, twierdziła pani Brona. I powtarzała na nowo: uprowadzony, porwany, skradziony. Barnaba westchnął i zanotował w swoim notesie na czerwono: kapelusz pani Brony. Na czerwono zawsze notował sprawy wymagające szczególnego postępowania. Pod spodem dopisał: uprowadzony, porwany, skradziony. Na wszelki wypadek podkreślił wszystkie trzy hipotezy, po czym zabrał się do pracy, dokonując wszystkich obecności liczenia zgromadzonych gampiów, oględzin, miejsce przestępstwa, oględziny był nadzwyczaj dokładny, bo Barnaba był detektywem znanym ze swej przysłowiowy skrót klarości. Nie mogło umknąć jego wnikliwemu spojrzeniu. Na zrobienie od rana biegała po okolicy i szukała fatałasków skaząc się wszystkich ze porozrzucał je wiatr, a was kapelusz to mi dom celowi potrzebny, wzburzony wiatr zakończył swoją przemowę, okręcił się na pięcie, zawirował gwałtownie i tyle go widziała. No cóż, powiedział Barnaba, ściskając z powrotem na ław zielony barcik, który zwiał mu wiatr. Pozostaje tylko jedno wyjście. Trzeba wyznaczyć nagrodę za odnalezienie kapelusza. Spojrzał znacząco na panią Bronę. Wysoką nagrodę. Lipnęła pani Brona. Dam nagrodę za każdą informację o moim kapeluszu. Obiecała uroczyście, ocierając łzy. Wprawdzie dzięcioł, który akurat tego dnia był w fatalnym nastroju i wszystko wszystkim miał za złe, mruknął sceptycznie, że na nagrody i cudzą wdzięczność nie ma co w życiu liczyć, ale mnie ostudziło to zapało innych. Barnaba miał rację. Informacja. Informacja o nagrodzie, wysokiej nagrodzie, zmotywowała wszystkich do energicznych działań. Chodziły plotki, że nawet zdjęcie zaangażował się w poszukiwania. Trudno powiedzieć, ile w tym prawdy. Faktem jest natomiast, że odwiedził biuro turystyczne, prowadzone na pobliskiej łące przez rodzinę Bocian i wypytywał szczegółowo oceny wycieczek do ciepłych krajów, zupełnie jakby miał nadzieję na jakąś dodatkową sumę, która mogłaby przeznaczyć na specjalne atrakcje. Masowa akcja poszukiwania kapelusza nie przyniosła jednak spodziewanych rezultatów. Pani Brona
Była niepocieszona całymi dniami. Przesiadywała w domu i na zmianę. To wzdychała, to pochlipywała. Życie towarzyskie w lesie podupadło bez pani Wrony i jej kapelusza. Żadna impreza nie mogła być udana. Nawet dom z markotnią, bo bez piątkowych spotkań było pusto i smutno. Trudno prowadzić błyskotliwe rozmowy z żołnierzami.